Hej, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzieś z mapy Przemkowice V3.1. Dziś będzie prezentacja, przedstawienie mapy, co, gdzie i jak. Dobra, to pootwieram sobie tutaj na razie pierwsze wrota. Wrota sobie potwieram, drzwi. Tak, tu mamy paliwo. Tutaj jest nawóz i oprysk. Tak, idziemy dalej. Tu są nasiona. Nasiona, tutaj je można kipować z przyczepą. Wysypywać ziarno na pryzmę. Tutaj jest wysyp ziarna z silosu. Tutaj też można wysypywać ziarno do silosu. Tak. Jak słyszycie, są dźwięki też. Tutaj jest karmienie, ścielenie i w ogóle krów. Wszystkim. Tak, pryzma na obornik i zbiornik gnojowicy. Tak, tutaj jest silos na kiszonkę, na sieczkę kiszonkę. Tak, teraz idziemy. Tutaj to jest tartak. Tartak, tutaj też można kupić sadzonki. Sadzonki można kupić, no i w ogóle wszystko. Tak, tutaj z obu stron jest las. Dobra, idziemy dalej. Tak, tutaj. Tak, tutaj jest skup buraka i ziemniaka. Tutaj w tym tutaj jest skubel. A tu jest skup wełny jeszcze między tymi paletami. Dobra, idziemy dalej. Tak, tutaj jest taka wioseczka malutka. Tutaj jest gospodarstwo, na którym są owce. Tak, tutaj jest miejsce na palety wełny. Tutaj jest pastwisko. Tak, tu się wjeżdża do środka i tu jest karmienie owiec. Tu jest karmienie owiec. Dobra. Tak, tutaj jest wapno też. Wapno, zbiornik na paliwo. Wysyp zboża. Tak, otworzę tutaj. Tutaj jest też wysyp zboża na przyczepę. Z pryzmy. Tutaj nawozy, nasiona i nawozy. Nasiona i nawozy. Tak, dobra, idziemy dalej. Tu jest skup zboża. Jeden z dwóch. Tak, skup zboża tutaj. Działająca waga jest nawet. Tutaj jest pociąg, do którego można, wiadomo, sprzedać też zboża. Co dalej? Tam już dalej nic nie ma, tam jest zakończenie mapy. Tutaj taka łąka. Taka dość stromy wjazd. Takie pole fajne też. Tutaj kolejny taki lasek. Tutaj takie nawet fajne strome pole. O, proszę. Ciągniki mają mieć ciężko, żeby podjechać. No i chyba to by było na tyle. Tak, przedstawienia tej mapy. Tak, subskrybujcie, a i tu jest też pastwisko dla krów. Dobra, więc tak, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!